Cześć! Witam was, moi fani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Wybaczcie mi brak mojego protła, ale jednak zostało wyprane w końcu, bo już robiło się czarne. Więc muszę nagrywać w innych warunkach w dniu dzisiejszym, a mamy co nagrywać, bowiem, moi drodzy, w kioskach już lada sekundka pojawią nam się nowe magazyny. Są to nie byle, nie liche magazyny. Jest to bowiem magazyn Playmobil Pink oraz Playmobil Blue, moi drodzy, jakże fajne. Ja oczywiście magazyny coraz bardziej doceniam, te skórki mi się bardzo podobają, więc również moja gdzieś tam, może nie miłość, bo to zbyt duże słowo, ale lubialność tego uniwersum jest coraz większa. Jak wiecie, już nie samymi gazetkami żyję, nawet sobie kiedyś zestawik kupiłem, moi drodzy, a znajdziecie go tutaj, w narożniku. A dzisiaj przyjrzymy się najnowszym magazynom. Ciekawi mnie, ilu z was je kupuje, ale uważam, że naprawdę warto. Całe uniwersum Playmobil też nie jest takie złe, moi drodzy. Chociaż zdecydowanie, powiem wam szczerze, po tym jak otworzyłem zestaw, jestem zdecydowanie większym fanem takich pojedynczych figurek niż całych zestawów. A dlaczego? To wiecie, chociażby z recenzji, moi drodzy. No kilka tam błędów im jakby zarzuciłem mocnych. Moi drodzy, co mi się podoba w tych magazynach? Kurczę, kiedyś był taki specjalny odcinek, dlaczego magazyny Playmobil nie są złe i porównywałem je z magazynami Lego. Tutaj znajdziecie odnośnik, jeśli jakimś cudem go nie widzieliście, moi drodzy. A jest z tych powodów naprawdę troszkę i wcale nie przegrywa tak skrajnie. Co jest, moi drodzy? Moi drodzy, od 1 kwietnia, od prima aprili, spójrzcie, jaki specjal będzie Playmobil Spirit Riding Free. Twoja zabawka, moi drodzy, no pięknie, ze źrebakiem Mustanga napisane dziwną czcionką. Fajna figurka nam się zapowiada. Moi drodzy, jednoznacznie nie przegrywa. A no właśnie, czy w ogóle przegrywa? A co ja będę gadał, czy w ogóle przegrywa? Wpadajcie na ten film i zobaczcie po prostu. Moi drodzy, komiks oczywiście związany z Playmobilem. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. A nie spodziewaliśmy się tu niczego innego. Pieski, jak wiecie, sam posiadam dwa pieski, więc no, tu składają moje serduszko w tym magazynie. Tutaj oczywiście policjant z magazynu, który również sobie za sekundkę otworzymy. Oj, tu biedny piesek tutaj z opatrunkiem na łapce. Jest pani weterynarz, którą oczywiście mamy w tym numerze czasopisma. No, tutaj prezentacja zestawu. Właśnie w tym wypadku jest to taki weterynaryjny po prostu gabinet. A mamy prezentację więcej zestawków. Jaki zawód związany ze zwierzętami? O, do ciebie pasuje. Może by tak zrobić sobie kiedyś taki teścik, moi drodzy. Mamy naukę rysowania piesków. Ciekawe, może sam się nauczę rysować pieski, bo mówię, mam pieski, robię zdjęcia pieskom. O jak, ale nie umiem rysować piesków. A tu patrzcie, jakie słodziaki jeszcze. Border koliki. O, jakie te, jak z owieczkami się bawią. Wie, dresują mnie, czy w sensie pilnują ich bardziej. Nie no, fajnie, fajnie. Moi drodzy, opcja prenumeraty tego czasopisma również oczywiście nam się tutaj pojawia. Jak i pojawia nam się oczywiście w klinice dla zwierząt. Znaczy nie wiedziałem, to się pojawi, bo otworem przed chwilą ten magazyn. Wiele zagadek, wiele ciekawostek. Mamy również konkurs, w którym możemy wygrać naprawdę całkiem spore zestawy. Bardzo ładne i ciekawe. A tutaj, jeżeli ktoś z was wygrał, to macie spoiler, moi drodzy. Wow, moi drodzy. No bo kurde, sorry, ale takiej figurki to nawet w magazynach Lego bym się nie spodziewał. Spójrzcie, jak tu będzie fajnie w przyszłym miesiącu. Syrena. Naprawdę fajnie, 20 maja już się, moi drodzy, zacznie tak ciut wakacyjnie, ale 20 maja to jeszcze nie są wakacje. Pamiętając o tym, że 1 kwietnia otrzymujemy jeszcze również laki ze źrebakiem Mustanga, no to dla Playmobilowców tutaj naciąga naprawdę fajny czas. Na końcu znajdziemy jeszcze grę, jak widzicie, znajdziemy sobie jeszcze grę, więc dla wszystkich gromaniaków, którzy oglądają nie tylko mnie na kanale WT, jesteśmy na WTF, na klocko grał, tutaj również mamy dodatkową grę, ale oczywiście w nią nie zagram. Naprawdę mi się warto, moi drodzy, 13 zł bez grosza, a figurki zaraz sobie jeszcze obejrzymy, także spokojnie, tymczasem obejrzymy sobie magazyn Playmobil Blue, czyli ten skierowany zdecydowanie bardziej dla płeci męskiej, dla facetów przepełnionych testosteronem, moi drodzy. Mimo wszystko jest na mowa, byśmy laki kupili? Ja bym nie gardził tak tym laki, bo naprawdę źrebak wygląda bardzo ciekawie, a sama laki również. Raz dotychczas mieliśmy, dwa razy już na tym kanale był numer specjalny, był to raz z jak wytresować smoka, odnośnik, a drugi był z Ghostbusters, odnośnik, i wszystkie były bardzo ciekawe, znacznie lepsze niż to nawet co dostajemy tu za 13 zł. One tam bodajże są minimalnie droższe, ale wypadają naprawdę ciekawie. Policaj, io. Komiks oczywiście jest związany z policją, no bo jakżeby inaczej, te komiksy zawsze są związane z tym, co mamy, moi drodzy, w magazynie.
Porsche Carrera, proszę, tak się wożą niemieccy policjanci, bo nie zapominajmy, że jednak Playmobil są takie niemieckie. Troszkę, moi drodzy, koniec, ktoś tu wpadł do rzeki, dalej zagadki, łamigłówki, prezentacje zestawów w formie plakatów oraz plakaty w formie zdecydowanie bardziej rysowanej i prezentującej coś innego niż zestaw. W sensie, nie no, to też jest zestaw. To też jest zestaw. No to jednak prezentują zestaw. Znacznie więcej zagadek i łamigłówek. Drugi oczywiście komiks Tobi Super Pilot tutaj jest zaprezentowany. Drugi komiks tutaj również, by nam czas umilić, się znajduje. A jeżeli mało wam umili czas, ta ładna kreska, moi drodzy, nie zapominajcie, że mamy tutaj jeszcze więcej zagadek. Nie zapominajcie, że zawsze magazyn to nie jest sama figurka. To również są quizy, pytania, zagadki, czyli coś, co szczególnie w tej kwarantannie, którą aktualnie mamy, fajnie może nam urozmaicić czas i go w jakiś sposób wypełnić. Ja słyszałem, że ponoć nam nudnych narzekacie, bo macie tyle zadań w szkole i tak dalej, ale gdzieś tam na pewno wam się wkradnie jakaś minuta 8, którą się nie zastanawiacie, co by tu porobić, i może taki magazyn mi się przydał. I cóż, męski odpowiednik przyszłego numeru wypada bladziej niż tamten, chociaż spójrzcie, na pewno trzeba docenić kilka rzeczy. Raz, związek tamtego numeru z tym, patrzcie, jak one pięknie się tutaj dograją, czyli po prostu syrena z nurkiem. Dwa, tu mamy tu murenę. Mówiłem się ten rysunek przez chwilę, a to prawdziwa murena. Tutaj będzie plus złoty kielich. Kielichem nigdy nie można pogardzić. 20 maja również, więc zbliżona data. A dwa komiksy, w tym jakieś dinozaury, nie wiem do końca czemu dinozaury nam się tutaj wkradły, więc zapowiada się również fajnie. Jak, tak jak mówiłem, mi się podobają te magazyny, naprawdę, więc tutaj oczywiście również czemu miałoby mi się to nie podobać. Te figurki, mówię, jakoś tak zestaw kupiłem, ale mówię, coś mi tam wadziło, możecie w tamtej recenzji zobaczyć co, ale same figurasy, szczególnie z tych magazynów, już mi tak nie wadzą, więc... Tu już jest, moi drodzy, cudownie. Czym by to, kurde, otworzyć? Bo nie, źle mi się otwarło, krzywo mi się otwarło, ale powalczymy oczywiście. O, bo wy też pewnie nieraz w plenerze możecie się co otworzyć i mieć z tym problem, więc ja pokazałem, jak to robić. Trzeba walczyć, moi drodzy. A, mam tutaj słodką, malutką miseczkę dla tego psiaczka, by mógł oczywiście po tym strasznym czymś, co mu się stało w łapkę, napić się. Oczywiście bandaż, opatrunek tutaj jest zdecydowanie zbyt duży w stosunku do samego pieska, ale już nie jest to pierwszy opatrunek, który dostaliśmy Playmobilach, więc przynajmniej ja już jestem do tego czegoś przyzwyczajony. Sam piesek odwzorowany bardzo ładnie. Czekajcie, jedna rzecz. Tak, zdejmuje mu się ten bandaż. Spokojnie mu się on zdejmie z tej łapki. Znaczy, nie spodziewałem się czegoś innego, ale wolałem się upewnić. Biedny, smutny piesek, bo ogonek w dół, co świadczy o jego właśnie biedności i stresiku. Ładnie, naprawdę ładnie odwzorowany, ładnie odlany, kolorki wszystko gra. Nie spodziewałem się innej jakości po Playmobil. Wiem, że oni mają bardzo dobrą jakość. I kurczę, tylko tu troszkę szkoda, bo mam wrażenie, że kiedyś już panią weterynarz, czy panią doktor dostaliśmy, nie, weterynarz dostaliśmy. I to było kilka numerów temu, więc trochę szkoda, że mamy po taką powtórkę trochę z rozrywki. Ale spójrzcie, mam ona stetoskop do badania tego pieska. Oczywiście może też z tym stetoskopem badać oczywiście ludzi, nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. Tutaj ten długopisik też uważam, że mógłby być ciutkę lepszy, ale cała reszta już raczej u tej pani jest bez zarzutu. Czy taka kamizelka jakoś się zdejmuje, ale nie wiem jak. Szczerze, bo torsik taki trochę piracki, bym powiedział, mógłby być, nie? Przez ten pas, przez te kolorki. Budki fajnie dobrała pod kolor, tutaj bluzki, więc brawo na plus. Jej włoski to są takie, takich włosków jeszcze nie posiadałem, więc również spoko. Na plus, ale tak jak mówię, mieliśmy taką figurkę kilka numerów temu. Podobnie zresztą było teraz figurką policjanta. On był chyba kilka numerów temu jakiś policjant, aczkolwiek jest to numer, którego w sumie nie mam. Jest to numer, którego w sumie nie mam, więc nie mam też policjanta, więc jak dla mnie spoko. Więc jak dla mnie jak najbardziej spoko, bo bez policjanta co to by było za miasto? Jaki spoiler właśnie poszedł, A może to wytnę w postprodukcji? To? A co właśnie powiedziałem? I tego spoileru nie będzie, hehehehe. A dla tych z was, którzy... Nie no, zostawię to, bo dla tych z was, którzy oglądają Playmobile, a wiem, że mało z was ogląda Playmobile, to będzie fajna informacja. Moi drodzy, ten policjant natomiast ma tutaj lizaka Stop Police. Okej, z dwóch stron on jest, więc super, ładnie, fajnie, że nie tylko z jednej strony. No i jest również sam policjant. Muszę sprowadzić jakąś tą głowę zdjąć, bo bez zdjęcia tej głowy nie zdejmę mu tej kamizelki, by dowiedzieć się, co jest pod spodem. Wydaje mi się, że tam jest pusto, ale mogę się oczywiście mylić. Kamizelka fajna,
odblaskowa, naprawdę jest odblaskowa, chociaż tego może nie być w tej kamerze widać. I z jednej i z drugiej strony uśmieszek klasyka, czapeczka spoko, gdyby nie znaczek mogłaby również robić za kapitańską czapeczkę. W ręce magnat, ale spójrzcie moi drodzy, spójrzcie jaki to nam się wkradł minusik. Wkradł się też minusik, broń, nie rzuca się bronią policjanci, ej, by go ktoś złapał nieodpowiedni. To trzeba, wiecie, żeby brońkę wziąć, trzeba otoczyć sobie w ten sposób, ale nie uznałbym tego za minus. Podwinięte rękawki, no spoczko moi drodzy, tu również na nogawkach, ładne nadruki, pistolet, gnat, też niczego sobie ładnie się on prezentuje. I co ciekawe, oczywiście wchodzi nam, moi drodzy, tutaj. Wchodzi nam, o, czekajcie, bo to się w ogóle wywija jeszcze. A, bo to powinno być w dół, tylko mi się w saszeczce wywinęło do góry. Wchodzi jak najładniej i całkiem spoko się prezentuje. Moi drodzy, nowe magazyny chyba już są w kioskach, a bo lada sekunda się pojawią. Myślę, że jest się nad czym pochylić, 13 zł, a figurki naprawdę nie są słabe, a świat Playmobilu jest czymś, co naprawdę można w jakiś sposób ściągnąć. Ja osobiście je wam polecam i zapraszam was do kiosków. A, nie można wychodzić. Po zakupy można. Wpadajcie na inne Playmobile, bo było tu, mówię, nie raz, nie dwa, one się pojawiały i wpadajcie na klikanie subskrypcji z dzwonem, moi drodzy, by było fajniej na tym kanale, bo było więcej. Bye!